Witam panie, witam panów. Dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę dużo będzie informacji na temat tych ludzi, którzy ratują życie innym. Z tyłu za nami majaczy szpital, tam na dole oddział pierwszej pomocy, tej, która wysyła wszędzie swoich lekarzy, ratowników medycznych. Tam, stamtąd ruszają. Ruszają strażacy ze straży pożarnej, ale przejechać przez miasto czasami naprawdę jest trudno. Popatrzcie państwo i posłuchajcie. Różne środki łączności, różna pomoc w różną stronę, ale żeby mogły przejechać, a tylko dzięki wam będą mogły przejechać. Różne kwestie są nadzorowane na drodze, drodzy państwo, naprawdę różne i coraz więcej widać, że koledzy w niebieskich mundurach i białych czapkach są na drodze, widać ich i kontrolują. Pieszych ostatnio rozliczano i jest parę osób takich. To, co nam zostało, a w tej chwili ciekawą kwestię będą panowie policjanci sprawdzać, a mianowicie jak my, kierowcy, piesi, reagujemy na poruszający się pojazd uprzywilejowany. I to nie będą rzeczy symulowane, tylko takie prawdziwe. Po prostu panowie z ruchu drogowego będą takie rzeczy sprawdzać. Mirku, to prawda? Tak, w ciągu całego tego tygodnia będziemy prowadzili takie wzmożone działania pod kryptonimem uprzywilejowany, czyli będziemy sprawdzać zachowanie kierujących na sygnały pojazdów uprzywilejowanych w ruchu. Z reguły pojazdy uprzywilejowane w ruchu to kojarzą się nam przede wszystkim z karetką pogotowia, ze strażą pożarną i z policją. Ale tych pojazdów jest znacznie więcej. Tej grupy pojazdów jest znacznie więcej. Ja przeglądając prawo o ruchu drogowym naliczyłem aż 14 pojazdów. Oprócz policji, straży pożarnej, pogotowia są to pojazdy na przykład ratownictwa chemicznego, straży granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, siły zbrojne nasze, służba więzienna, biuro ochrony rządu, kontrola skarbowa, służba celna i inspekcja transportu drogowego. Oczywiście są jeszcze inne pojazdy, które posiadają indywidualne zezwolenie ministra spraw wewnętrznych na korzystanie z tegoż uprzywilejowania. No tak, no bo na przykład wiem, że goprowcy w górach, prawda, czy woprowcy gdzieś tam mając te swoje, też mają indywidualne zezwolenie. Zgadza się. Z tym, że te pojazdy są troszeczkę inaczej oznakowane. No ale wracając do naszych działań, zwłaszcza na naszych drogach, tutaj w pobliżu granicy, zwłaszcza czy pojazdów z Inspekcji Transportu Drogowego, czy Służby Celnej, czy Straży Granicznej jest mnóstwo. I właśnie one też między innymi prowadzą jakieś tam swoje działania, gdzie wykorzystywane są właśnie sygnały przywiewane. Ale w głównej mierze te nasze w obecnym tygodniu działania będą polegały na nadzorowaniu i sprawdzaniu reakcji kierujących właśnie na te pojazdy uprzywilejowane, przede wszystkim karetki pogotowia i straż pożarna, na wszystkie służby ratujące życie i zdrowie, prawda? Jednocześnie bywa tak, że kierowcy nie ustępują pierwszeństwa, nie ułatwiają przejazdu. Jako mamy pewność, że akurat ten pojazd, który korzysta z uprzywilejowania, czy to będzie karetka, czy to będzie straż pożarna, nie jedzie akurat do mojego domu. Ja mu zajeżdżam drogę, czy nie ustępuję mu pierwszeństwa. Więc powinniśmy wziąć poprawkę właśnie na to, że są to pojazdy, które ratują życie lub zdrowie, że przejazd takiego pojazdu wymaga szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia. Mirku, ale co trzeba zrobić, żebyśmy przypomnieli tym naszym kierującym czy pieszym, co trzeba zrobić? Co fizycznie powinien zrobić taki kierowca, jak słyszy taki sygnał? Przede wszystkim każdy taki pojazd, który korzysta z uprzywilejowania, wysyła sygnały niebieskie, błyskowe i oczywiście sygnały o zmiennym tonie. Należy niezwłocznie usunąć się z drogi i ułatwić przejazd. Rozumiem. Twój telefon wysyła takie sygnały, a ja chcę tylko państwu powiedzieć, że faktycznie na tych działaniach, no tu cały czas praca trwa, także nie dziwcie się państwo, że telefony dzwonią. Ja chcę państwu powiedzieć o takiej rzeczy. Pamiętajcie to, co tutaj Mirek Ślęzak państwu mówi. Nie wiadomo, czy to do mnie nie jadą, ale chciałbym, żeby mnie udzielono pomocy szybko i natychmiast. Ale jak się jedzie do kogoś, to nie wiadomo, bo ja nie zjadę.
Musimy zjechać, a nawet się zatrzymać. No, tak, oczywiście, tak? Musimy ułatwić przejazd poprzez usunięcie się z drogi, poprzez, nawet jeżeli zachodzi ku temu konieczność, zjechanie na prawą stronę, zatrzymanie się. Bardzo często prowadząc różnego rodzaju pilotaże, nie pilotaże, obserwowałem czasami irracjonalne zachowanie kierowcy. Zjeżdża na lewą stronę, bo ma zakodowane, że właśnie na tym skrzyżowaniu musi skręcić i jego nadjeżdżająca kolumna pojazdów przewijanych nie interesuje. Podobne zachowanie właśnie widać wobec pojazdów straży pożarnej czy karetek pogotowia ratunkowego. Kierowcy w różnym stopniu zachowują się w miarę poprawnie. Niestety jest to, kochani państwo, wykroczenie i tak rzecz będzie traktowana. Będzie traktowana jako wykroczenie, nieustąpienie przejazdu dla pojazdu uprzywilejowanego. Tak będzie? Oczywiście, że tak będzie i będziemy respektować właśnie naganne zachowanie z całą surowością prawa. Czyli policjanci będą stosować postępowania mandatowe bądź kierować sprawy do sądów grodzkich o ukaranie. Jeżeli będzie postępowanie mandatowe, to w najwyższej granicy, czyli do 500 zł mandat będą. Kochani państwo, prawda jest tego rodzaju. Jeśli nie chcecie szanować do końca prawa, to szanujcie własne pieniądze i punkty. Bo niestety może punktów przybyć, a pieniędzy ubyć. I drodzy państwo, ciekawostka, która tu nas czeka na tej technice XXI wieku, nawet w tej chwili, bo sprawa tak to wygląda. Pierwszy chyba w Suwałkach samochód z silnikiem hybrydowym, jaki można zobaczyć, Toyota. Mamy pana Mariusza Bakuna z filii Wełku Toyoty i tam się państwo najbliżej nas w Suwałku lokowali, chociaż tajemnicą nie jest, że może niedługo będziecie w Suwałkach, nie? Kto wie, plac mamy, mamy miejsce na ulicy Pułaskiego. Jest to tylko kwestia, żeby troszeczkę ta... Czas. Dokładnie, dokładnie. Przede wszystkim nam zależy na tym, żeby w naszym kraju troszeczkę ruszyła gospodarka, więc tym samym zainteresowanie. Czyli po prostu tak. Trzeba podjechać to pod system gospodarczy, a dokładnie. Go nie wyprzedzić. Panie Mariuszku, jakby dwa zdania. Cóż tu widzimy, bo moduł jest dokumentny, widzę przykryte to wszystko i tak dalej, czyli silnik modułowy, jeśli idzie o benzynę, a jeśli idzie o elektrykę? To jest normalny silnik elektryczny. Oczywiście normalny to tylko w cudzysłowie, dlatego że jest to silnik, który napędza nam cały samochód. Przede wszystkim najważniejszym urządzeniem to jest to urządzenie falownika. Falownik, czyli konwerter i inwerter, czyli coś, co przetwarza energię elektryczną na kinetyczną i odwrotnie. Jedna ważna cecha tego. To działa cały czas niezależnie od nas. Nie mamy nad tym kontroli. Jedyne, czego możemy się spodziewać, że to działając zaoszczędzi nam bardzo, bardzo dużo paliwa. Czyli prawda jest tego rodzaju, że my nie mamy wpływu na to, żebyśmy, a teraz sobie pojedziemy na benzynę, a teraz sobie pojedziemy na zasilanie elektryczne. To drugie może być wykorzystywane. Zasilanie elektryczne, tak. Mamy specjalny przełącznik, który powoduje, że samochód może poruszać się tylko w trybie pracy silnika elektrycznego. A jak długa... Jak długi jest czas pracy tego silnika? Na ile nam starczy akumulatora, zabezpieczenia prądu? To jest cały czas monitorowane przez komputer sterujący, a więc zaczynając jazdę na silniku elektrycznym, wszystko zależy od jego poziomu naładowania i od oczywiście prędkości, z którą będziemy chcieli się poruszać po mieście, czy też na trasie. Jeżeli będziemy z dużą prędkością się poruszać, a więc tym samym zapotrzebowanie na energię będzie bardzo duże, więc tym samym akumulatory będą wyczerpywać się szybciej. No natomiast... Rozumiem, tak mniej więcej to, gdyby patrzeć na trasę. Ja myślę, że Suwałki wzdłuż i wszerz można by przejechać. Bez problemu. Bez problemu. Tak, rozumiem. A jak z silniczkiem spalinowym? Jakiej to pojemności silnik? To jest 1,5 litra. To jest 1,5 litra, 57 kW z bardzo płaskim momentem obrotowym.
Chodzi o to, że to bardzo ładnie wkręca się na obroty, a z drugiej strony jest mało benzynożerne, dlatego że 115 newtonometrów jest już osiągane przy 4000 obrotów, a tego silnika nie słychać, a więc dlatego w samochodzie jest cicho, a my nie mamy poczucia, że jedziemy czy na silniku elektrycznym, czy też spalinowym. Rozumiem, wyważenia doskonałe silnika w takim razie. Dokładnie, tutaj jest brak takiego typowego sprzęgła, z którym my mamy do czynienia. Tutaj mamy przykładnie planetarną, która akurat steruje nam między silnikiem spalinowym a elektrycznym. To jest także sprzęgło nasze, które jest także i rozrusznikiem silnika spalinowego, dlatego że też nie odpalamy go w tradycyjny sposób, tylko w czasie jazdy, jeżeli komputer stwierdzi, że zapotrzebowanie na moc gwałtownie wzrosło, więc tym samym potrzeba jest włączenia silnika spalinowego, czy też do wyprzedzania, czy też do jazdy pod górkę. Czyli znowu elektronika nam nie tyle pomaga, co nawet myśli za nas, prawda? Tak. 4x4 takie rzeczy się pokazały, gdzie skrzynia w zależności od napędu, przelna, tylnia, oś razem, blokada. Już robi to komputer, nie musimy myśleć. Teraz hybryda też tak samo planetarnie sprzęgnięta i sterowana komputerowo. Tak jest. Najważniejsze to pamiętajmy, że to urządzenie jest stworzone po to, żeby nie zanieczyszczać środowiska. To jest raz. Po drugie jest to związane z tym, że samochód będzie zużywać bardzo mało paliwa. Ponad 4 litry, 4,2, niektórzy to próbują sklasyfikować gdzieś tam tabelarycznie. Niektórzy mówią, że na trasie oczywiście 5 pali, bo to wiadomo, że prędkość maksymalna tego samochodu jest 170 km na godzinę, więc tym samym gdzieś ta moc skądś musi się brać. 3,6 pan sobie wyobrazi? 3,6 w tej chwili. Zgadza się. Pali to paliwa na 100 km. Zgadza się. Ja przejechałem 316 km tym samochodem od wczoraj, jadąc do Suwałk. Zużycie paliwa jest 14 litrów. Nieprawdopodobne. Taka jest prawda. Drodzy Państwo, no tak wygląda pierwsza hybryda. My w szczegółach o tej hybrydzie jeszcze na pewno nieraz Państwu będziemy mówili, bo to silnik przyszłości. A Jalko, Was zapraszam, żebyście podejrzeli. Tu mnóstwo ludzi podgląda, młodzież przede wszystkim, panowie prezydenci. Podejrzeliśmy też jednym okiem, że są razem z nami. Także zajrzyjmy i my. Nazywam się Piotr Ordecki, jestem z Biłgoraja. Dzisiaj osiągnąłem pierwsze miejsce, wygrałem finał. Co trzeba robić, żeby osiągnąć taki wynik? Po pierwsze trzeba dużo ćwiczyć, trzeba mieć dobry sprzęt, trzeba dbać o sprzęt. Jeśli mam wolny czas, wtedy wybieram się na tor, trenuję. Czasem cały dzień, czasem nawet dwa dni jeżdżę. W przyszłym roku chcę zorganizować dwudniową imprezę, tak żeby były mistrzostwa Litwy w jeden dzień, a w drugi dzień były mistrzostwa Polski lub Puchar Menu, tak żeby Litwini mogli startować w naszej imprezie, a nasza czołówka żeby mogła startować w ich imprezie. Także to są takie plany najbliższe. Jeszcze raz powiem paniom i panom, na zakończenie naszego spotkania uważajcie. Miejcie cicho ustawione radio w samochodzie. Starajcie się słuchać dookoła. Może jedzie ktoś, kto potrzebuje ratunku. Lekarza, strażaka, pogotowia gazowego, jakiegokolwiek innego może. Policja musi dojechać gdzieś na miejsce. Słuchajcie, gdzie są sygnały, gdzie będzie naprawdę trzeba ustąpić komuś drogi. Zatrzymać się trzeba nawet, jeśli taka jest powinność. Zresztą wszystko mówił Mirek Ślęzak, pamiętajcie Państwo na to, tylko rozstając się z Wami, przypominam Państwu, że są i piękne obrazki. Tu osiedle Korczaka, zobaczcie Państwo, jaka piękna dróżka zrobiona dojazdowa w tej chwili. Piękna droga dojazdowa jest zrobiona. Zobaczcie Państwo, wyłożony chodniczek na wzmocnieniu cementowym. Tak, tu będzie droga i dla rowerów, i dla pieszych, i gaz będzie mógł dojechać, i straż pożarna, i pogotowie. Wszystko jest w tej chwili zrobione, drodzy Państwo. To co? Pozytywny obrazeczek na podniesienie ducha i do następnego wtorku. Kłaniamy się pięknie.